Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Tak jak zapowiadałem, jedziemy z tematem Szkoda gadać. Powiem wam, żeby to nie zapaliło w gaźniku. Pełno lodu. Kurde, taki. Pełno piasku z lodem. Jeszcze pierone roboty przed nami, ale nie widzę, żebyśmy się dzisiaj przejechali tym kładem. Zostało mi tutaj do zrobienia wahacz tylny, łańcuch. Najwięcej to się pierdzieliłem z tym rąbanym bakiem. Daliśmy filtr potężny paliwa. Mamy tutaj kranik. Na razie to jest tylko tak wszystko na szybkości. Nie jest ok, tak wam powiem szczerze. Tu jest praktycznie sama woda, to nie ma paliwa. I teraz niech tam ojciec się przypatrzy mojej teorii spiskowej, co z tym kładem się stało. Patrząc po oponach, za dużo tym kładem nie było jeżdżone po remoncie. Dzieci się fajnie tym kładem prawdopodobnie bawiły. Nudziło się im, bo kład za dobrze chodził, tata naprawił. Jest tutaj strasznie dużo w tym trocin. Jest ogrom trocin w baku. Według mnie nie ma opcji, żeby te trociny dostały się przez te dwie małe dziureczki. Ogrom trocin, nie ma szans dostać się do baku, więc tym bardziej to oto drewienko też do baku nie ma szans się dostać. Po prostu dzieciarnia zalała, wpieprzyła tego klocka, wsypała te trociny, jakieś piachy, nie piachy do baku, zalała go wodą, no i załatwiła kłada, nie? Jest taka teoria. Tutaj na szczęście spaduje ten koreczek, więc jest duże prawdopodobieństwo, że do oleju tam nie nawrzucały znowu jakichś piasków, śmieci, kamieni. Ale to jest normalnie ręka, noga. To nie jest zabawka za 50 zł, tylko troszeczkę drożej. Sam remont kosztował tego kłada troszeczkę, na zalewanie go wodą, trocinami, nie trocinami, tym wszystkim. Te trociny prawdopodobnie na szczęście zapchały szybciej, ale gaźnik i kropelka wody jak pójdzie na... No ale tak czy inaczej, no kurde. To się nazywa sabotaż, niszczenie swojego sprzętu. Pewnie chcieli zniszczyć tego kłada, żeby kupić im coś lepszego. No taka jest moja teoria. Z przodu jest zawieszenie, podregulowałem, chociaż kurde na tych drążkach strasznie to ciężko chodzi. Co więcej, no ten wahacz tylny, no ten łańcuch, no wiecie, nie jest ok. No nie przejedziemy się właśnie głównie przez tył tego kłada, chyba że jeszcze coś wymyślę, no to może na tym odcinku jeszcze zobaczymy, przejedziemy się kawałek, zobaczymy czy w ogóle odpali, bo głównie o to nam chodzi, żeby odpalić tego sprzęta. Paliwa już zalałem. Kranik odkręcony. Podłączymy teraz klem. Dajmy mu prądu rozruchowego konkretnego. Szkoda, jakbym miał kręcić jakimś małym akumulatorkiem, żeby to rozładować. Wykliknięte. I nalałem WD-40 do silnika, w sensie zanim założyłem gaźnik, więc a widzicie, świeca dokręcona, jeszcze kapturek nie założyłem. Ok, sanie do góry.
odzywa się. Dobra. Mogła pójść jeszcze jakaś wilgoć na świece, więc odkręcimy. Jest taka opcja, że jakaś kropelka wody albo gdzieś jeszcze mogła cudem zostać. Sprawdzimy to. Czy w ogóle już paliwo, ale powinno już dochodzić paliwo. Tak, dochodzi. Świeca mokra. Mogą być problemy z iskrą teraz. Pierze ostro, dobra. WD-40 zalało silnik. Jesteśmy w domu. Niech to przepoli. Niech to przepali. Okej. Okej. Pal maszynę. Nie wiem, czy go nie zalewa czasem. Odpalił bez stania. Jest ok. Dobra, krawie może być pełne. Biegi chodzą do przodu. Do tyłu. Do przodu. Biegi chodzą. Idę pomiernik, zobaczymy, czy jeszcze jest ładowanie na akumulator. Zamknięty. Olej się jakiś wypala z wydechu. No to będzie wszystko do wylania, to sama woda ze śmieciami. Paliwo już dawno odparowało z tego. Powiem wam szczerze, że nie mam pomysłu, jakby to zrobić tak prosto, szybko. No nie mam za bardzo pomysłu. Zaraz będziecie mi pisać, że skrócić łańcuch. No nie będzie to takie proste skrócenie łańcucha. Amortyzator jest troszeczkę dłuższy niż seryjny. Zębatka bije po tym mocowaniu. Więc samo skrócenie łańcucha to nie jest takie hop-siup. Trzeba byłoby dwa ślizgi łańcucha zrobić. Od dołu i od góry. Naprowadzające. Tutaj byłoby troszeczkę takiej kombinacji, żeby to działało tak jak ma być i żeby ten łańcuch nie spadał, choćby nawet jakby była wywalona ośka tylna. Żeby to w ogóle tutaj nic nie spadało. Piasta mi się podoba, bo jest bardzo mocna tylna. Jest to jakiś wzmocniona wersja, można tak powiedzieć, z grubszego złomu niż seryjne. Więc piasta tylna jest mocna. To mocowanie też jest w miarę mocne, ale te rureczki już tutaj co popękały są, właśnie widzę, że cieniutkie, kitowe. Tu kawałki grubej blachy potrafili dać, ale na te profilki to dali takie cieniutkie, że szkoda gadać. Amortyzator też nie idzie w linii prostej, tu jest na środku motorku, a tu jest na boku, widzicie? Nie jest na środku motorka. Nie jest na środku, tylko na boku, no i potem się dziwić, że to jedno mocowanie się zgięło.
Byłoby tu sporo roboty, żeby to doprowadzić do takiego stanu, jaki ja lubię. Czyli może nie będzie wyglądać ładnie, ale będzie w pełni sprawny. Ale strasznie ciężko się kierownica skręca. Akumulator podmieniłem, jak widzicie, jest inny. Pali ładnie. Muszę z gazem, deczko gazu dać. Nie mówcie, że... Nie mówcie, że się spierdzieli układ. Dobra. Już myślałem, że coś się upierdzielił, łańcuszek albo coś. Pochodził chwilę i prawie nie kopci teraz. Jest zarąbiście, jest okej. Praktycznie nowy silnik mamy, więc... Praktycznie nowy silnik i praktycznie nowe oponki, więc opłacało się. Teraz tylko trzeba będzie zrobić całe zawieszenie na patencie. Bo nie będę robił tego, dajmy go. Będziemy robić to wszystko na patencie, bo nie zamierzam tego robić tak, jak jest seryjnie, bo seryjne rozwiązania są kitowe. Jakieś kurde, jakieś kombinacje może będą z jakichś śmieci z samochodów, zobaczymy. Nie wiem. Pasuje, żeby ta kierownica się fajnie lekko skręcała, ale zarazem, żeby nie było żadnych luzów. Też wahacz podmienimy na jakiś inny. Na razie seryjny, tylko nie popękany. Ale zarazem zrobimy ten łańcuch tak, żeby nie spadał, nie? No i żeby to tam fajnie się naprowadzało wszystko. Pierwsza i najważniejsza sprawa. No to będę musiał porobić te krosiki. Przy tych krosikach porobić, a potem się zajmiemy tym kładem. Prowadzę sobie go. Pierw spróbuję pitganga zrobić. Skończyć go wreszcie. Zrobić te ładowanie akumulatora i światła, nie światła i tego typu sprawy, a potem ewentualnie będziemy się bawić z resztą, nie? Taki jest plan. Taki jest plan właśnie. Jeśli się wam podobało, koniecznie łapeczka w górę, jeśli się nie podobało, łapeczka w dół. Zapraszam was niebawem na kolejny odcinek. Zachęcam was też do obejrzenia poprzednich odcinków z tego kłada na przykład, więc ja się z wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Hej! We'll be right back.